Nieubłaganie zbliża się maj. Z wyrazem maj kojarzą się długi weekend, kwitnące kasztany, słonko i niestety matura. Ten ostatni wyraz wywołuje u większości z nas panikę, płacz, dreszcze emocji. Dlatego na 100 dni przed egzaminem dojrzałości chcemy świetnie się bawić. Zapominamy o nauce, zapominamy o pracy, zapominamy o wszystkim, co jest związane z maturą. Dzisiaj przede wszystkim dobrze się bawimy. Witam u niego daj, publika dziś panuje, witam u niego daj.
Już to wiem.